Dzisiaj razem ze specjalistami z Akceptu podsumowujemy sezon w turystyce nad Polskim Morzem i sprawdzamy, jak właściciele obiektów noclegowych mogą przygotować się przed sezonem 2020. Zacznę od tego, że w tegorocznym sezonie, jak i w latach ubiegłych, doskonale widać tą tendencję, że bardzo dużo buduje się nowych ośrodków z domkami i apartamentami. Coraz częściej obiekty, oprócz tej swojej podstawowej funkcji, jaką jest umożliwienie noclegu turyście w danym obiekcie, stają się miejscem, gdzie turysta chce w sposób taki rodzinny, sielankowy spędzić swój urlop. I obiekty zaczynają oferować taką szeroką gamę dodatkowych usług, jak na przykład całodzienne animacje dla dzieci, jest to coraz częstsze, dostęp do basenów, często podgrzewanych, strefa spa, wellness, czy chociażby dowóz Maleksem do plaży. To wówczas w tych obiektach, które są położone nieco dalej morza, ale ich atutem jest to, że są na przykład położone z dala od tego zgiełku. Generalnie co roku, z roku na rok, turysta szukający miejsca na urlop ma dostęp do coraz większej bazy obiektów, w których wybiera sobie właśnie to swoje docelowe miejsce, w którym chce wypoczywać. Z racji tego, że tych obiektów jest coraz więcej, bardzo ważny jest sposób, odpowiedni sposób przedstawienia oferty obiektu, czyli wyróżnienia w niej tych atutów, które powinny przemawiać do mnie, jako do turysty, że powinnam wybrać właśnie ten twój konkretny obiekt, a nie obiekty inne, które są też dostępne w podobnej cenie, w podobnej lokalizacji, czy też z podobnymi udogodnieniami. Konkurencja na rynku jest coraz większa. Warto skupić się na tym, w jaki sposób przedstawiamy swój obiekt potencjalnemu turyście. Mamy do tego wiele, że tak powiem, narzędzi. Facebook, Instagram to są narzędzia, na których naprawdę warto się skupić. Ale nie zapominajmy też o przede wszystkim stronie internetowej, portalach, bo to są też dodatkowe narzędzia, które trafiają do klienta. Sezon letni nad Bałtykiem generalnie ok. Coraz lepsza sytuacja w polskich rodzinach powoduje, że w czasy nad Bałtykiem są normą. Zarabiamy coraz lepiej. Dało się jednak zauważyć dwa trendy. Z jednej strony te obiekty nowoczesne, szczególnie typu domki czy apartamenty, które mają fajną, nowoczesną ofertę i szeroką i potrafią zaprezentować się odpowiednio w internecie. Wydłużyły sobie sezon nawet do... Sezon u nich trwał nawet od końca kwietnia do końca września. A z drugiej strony starsze obiekty typu kwatery czy pokoje, jakich wiele nad Bałtykiem, w związku z coraz większą konkurencją na rynku miały problem ze sprzedawaniem swoich pokoi przed 20 lipca i po 18 sierpnia i w niektórych obiektach sezon trwał jedynie około 30 dni. Trudny konkurencyjny rynek i coraz większa podaż miejsc nad Bałtykiem noclegowych powoduje, że te obiekty, które nie przygotowały się z nowoczesną ofertą i w nowoczesny sposób nie potrafiły zaprezentować swojej oferty, mogą zostać w najbliższym czasie wyeliminowane z rynku.